rozmawiamy z kierownikiem Narodowego Centrum Żeglarstwa. Prosimy o kilka słów podsumowania dzisiejszych regat, czwartych, o Puchar Rektora AWFIS. W dzisiejszych regatach wzięło udział 6 załóg. Bym powiedział dzielnych załóg, bo pogodę mieliśmy bardzo iście żeglarską, dużo wiatru, sporo fali. Rozpoczęliśmy na Zatoce Gdańskiej. Niestety wiatr tak się zmógł i powstała dosyć wysoka fala. Wiatr sięgał 26-27 węzłów, więc przenieśliśmy regaty na obszar zalewu Wisły Śmiałej i tam dokończyliśmy. Na Zatoce mieliśmy dwa biegi regatowe, natomiast na rozlewie Wisły Śmiałej 3. Załogom humor myślę, że dopisywał. Trochę, co niektórzy się najedli strachu podczas wchodzenia w główki wejścia Wisły Śmiałej, ale myślę, że wszyscy zadowoleni. No mi się w sumie bardzo podobało, bo przynajmniej się coś działo. Wypłynęliśmy na morze, na początku trochę, znaczy wiało sporo, ale nie aż tak dużo, ale potem zaczęło się rozwiewać coraz mocniej i mocniej, no i zrobiło się trochę niebezpiecznie, trochę ciekawie. Jak ktoś tam połamał maszt, słyszałem. Które miejsce w końcu zajęliście? Zajęliśmy pierwsze miejsce i wygraliśmy w sumie wszystkie wyścigi. Na pewno były duże bardzo fale, które przelewały się przez jacht i załoga tutaj rzeczywiście kilka razy przyjęła taki prysznic solidny, także wszyscy byliśmy mokrzy w całości. Troszeczkę może przeżeglowani byliśmy w drugim wyścigu, dlatego była decyzja też, żeby zejść, bo ta fala rzeczywiście była już duża. Tak? Jak maszt się złamał, to już były za silne warunki do tych jachtów, na których się przyszło nam ścigać.